Marcin Osman, Sebastian Kotow, mój kolega, przedsiębiorca, autor, speaker, wydawca, miłośnik sztuki, wina i jedzenia. I były maratończyk. I były triatlonista. Triatlonista. W tym materiale zobaczycie, czym jest zaufanie. Pogadamy sobie o zaufaniu w biznesie. O matematyce zaufania. Nie? Czyli jak dodawać zaufanie. I ja dogodajmować też. Zapraszamy. Jak widzicie moje materiały, zawsze jest to biznes, książka, marketing. Dodamy tego jeszcze dobrze wyglądający ludzie. No to rozmawiamy z Sebastianem. Bardzo dziękuję. Bardzo uprzejmie. Tak, nie wiem, czy to dzisiaj akurat tak wyszło, ale Marcin mnie złapał w biegu i... Sebastianem znamy się od lat i Sebastian napisał najnowszą książkę, swoją numer 3. Mhm. Matematyka zaufania. I powiem wam, co od ciebie wziąłem. I chciałbym, żebyś ten temat dalej pociągnął. I Sebastian 2 lata temu powiedział: Marcin, nie wiem, czy wiesz, w korporacjach jest ogromny problem z zaufaniem. Jak nie ma zaufania między ludźmi, to firma zarabia mniej pieniędzy. Mhm. I do mnie to na maksa trafiło, uderzyło mnie bardzo mocno, że rzeczywiście tak jest. To nie jest kwestia tylko interpersonalnych jakichś tam gierek, tylko firma zarabia mniej, bo ludzie boją się na siebie być partnerem. Mhm. Jak to widzisz? Tak to jest, to znaczy nie tylko w korporacjach, w biznesie w ogóle, w twoim biznesie i w moim biznesie. Ludzie, którzy nie ufają twojemu biznesowi albo za mało ufają, mniej kupują. Teraz to, ten brak zaufania nie musi wynikać z niczego złego, tak? Tylko po prostu jeszcze jakiś poziom zaufania nie jest zbudowany. U nas w Polsce jest dość prosto... Dawaj do kamery tam. U nas w Polsce... do kamery mam być. U nas w Polsce jest dość prosto nie ufać, bo my w większości nie ufamy, a według badań to tak wygląda, że nie ufamy. Jest Polska jednym z ostatnich krajów na świecie. Przez ostatnie lata byliśmy na szczycie rankingu dna, czyli byliśmy ostatnim krajem na świecie. Teraz odbiliśmy się trochę, Amerykanie nam pomogli i jesteśmy piątym krajem od końca, więc brak zaufania jest standardem. Bardzo mało osób obdarza zaufaniem innych ludzi, więc ludzie nie ufają na dzień dobry. Albo mało ufają, albo są bardzo ostrożni, czasami kompletnie bez przyczyny. Więc twoi klienci dzisiaj, bo zaczęliśmy od tego, wśród twoich klientów jest 500 osób, które ci nie ufają jeszcze, lubią cię, ale być może z jakiegoś powodu, którego ani ty, ani ja nie znamy jeszcze dzisiaj, albo być może ze statystycznego powodu, że nie ufamy innym ludziom, nie kupili książki Marcina Osmana. To jest zupełnie niezrozumiałe z poziomu logicznego, bo te produkty mogą im pomóc, ale oni jeszcze nie ufają, potrzebują zobaczyć co 100 kolejnych wideo. Na przykład, albo boją się internetu, albo boją się płatności na PayPalu, albo jakimkolwiek innym systemie, bo nie ufają elektronice, bo słyszeli gdzieś tam, że Facebook coś zrobił i nie wiedzą co, a to ten brak zaufania się przenosi, boją się technologii. A nawet część z nich zamawia, część z was zamawia książki za pobraniem. Tak. Być może się boicie, że jak mi zapłacicie za tą książkę 4 dychy, czy Sebastianowi 4,5, ile kosztuje ta książka? 4,9. Oj matko, to jest człowiek, który napisał swoją książkę i sprzedaje za 123 zł, co i tak jest za mało. Sebastian mi powiedział, że podniósł cenę książki, bo zobaczył, że moja jest droższa. Tak, bo to jest za mało, 120. Co to jest 123 zł? Idziecie do restauracji, raz, drugi, kupujecie coś, 123 zł. Ja nie mówię o zmianie życia, pieprzyć zmianę życia i wydmuchane frazesy, ale mówimy o bardzo efektywnych, praktycznych rzeczach w Marcina książce i w mojej książce, w książkach, które my czytamy, które nie zmieniają życia, ale mogą wam dać 100 tysięcy zarobku i to się dzieje po prostu, więc co to jest? I to piszą nasi klienci, moi i twoi, też a propos wydatków, ludzie kupują sobie buty za 500 do biegania, gdzie raz w życiu będą biegać. A ktoś kupuje buty za 800, ale napieprza w nich 30 razy w miesiącu i jego te buty kosztują zupełnie inaczej niż ciebie. Wracając do zaufania. Czy to nie jest tak, że to jest paradoks zaufania, że musisz ufać, ale nie możesz za bardzo, że musisz ufać, ale musi być kontrola. Jak ty do tego podchodzisz? Jest kilka zależności. Ja tą książkę nazwałem Matematyka zaufania. Nawet tutaj Kasia, która projektowała, napisała taki plus, minus, równa się, dlatego że są pewne algorytmy związane z zaufaniem. One bardzo często są metaforyczne, ale bardzo często nie. Na przykład organizacja, w której jestem, Institute of Leadership and Management w Londynie, zrobiła badania i prowadzi od 2010 roku i mają algorytm pokazujący, jak mierzyć poziom zaufania do liderów. Bardzo twardy, matematyczny wzór, który te elementy nazywa, pokazuje algorytmy. Teraz, powiedziałeś o tych osobach, które zamawiałem za pobraniem. I to jest bardzo ciekawy wątek, trochę ominę to pytanie, ale wrócę do niego. Temu, komu nie ufać, bo bardzo często zamawianie za pobraniem, moje na przykład na Allegro, kogoś, kogo nie znam kompletnie, albo ma za mało gwiazdek, albo za mało komentarzy, jest bardzo mądrym posunięciem.
Oczywiście. Jest bardzo mądrym posunięciem. Teraz być może w twoim przypadku, czy moim, to nie są uzasadnione rzeczy, ale praktyka jako taka pokazuje, że trzeba wiedzieć, komu nie ufać też, bo to jest łatwowierność, to jest ślepe zaufanie. Naiwność. I to jest ryzyka i naiwność. Więc trzeba wiedzieć, komu ufać, a komu nie ufać. Zamawianie za pobraniem w pewnych przypadkach, nie znając ludzi, nie znając dostawcy, takich, których trudno sprawdzić, jest mądrym zaufaniem, tak? Czyli my regulujemy to. Teraz, czy są, zapytałeś, jak to wygląda z tymi algorytmami, kiedy obdarzać, kiedy nie obdarzać, ryzyko i tak dalej. Zaufanie wiąże się z tym, że my wiemy, na czym polega, a na czym nie polega. I to jest pierwszy wątek w ogóle. Rozwiń tą myśl jeszcze. To znaczy, że brak u nas na rynku wiedzy o zaufaniu w ogóle. My wiemy, że to jest coś takiego fajnego, takie miłe uczucie, jak przyjaźń, jak relacje, jak miłość. I z tym to kojarzymy, ale tak jak zacząłeś o tym braku zaufania, że ono kosztuje organizację, dzisiaj jest brak wiedzy. Jest niewiele osób, które o tym piszą i ja sobie postanowiłem trochę też zainspirowany tym, co ty kiedyś powiedziałeś, że książki się będą sprzedawać zawsze. Będą. Czy ktoś je przeczyta? Może mniej osób niż kupi, ale będą. Dlaczego? Bo mamy nawyk, to jest coś twardego, papierowego, co możemy wziąć do ręki i zerknąć na stronę którąś tam i popatrzeć zaufanie, definicję od strony socjologii, na przykład. Więc ja w mojej książce napisałem o tym, co to jest zaufanie, a czym nie jest. Główny problem jest w tym, że ludzie nie wiedzą, czym jest, a czym nie jest. A powiedzieliśmy, czym jest zaufanie właśnie? Jaka jest twoja definicja zaufania? Mogę przeczytać? O, bardzo proszę. Trochę czasu na tym spędziłem. W tej książce jest napisane kilka definicji ze strony psychologicznej, socjologicznej i zarządczej. Mhm, okay. To nie jest jednowymiarowy termin. Ja napisałem tą definicję moją tutaj, stworzoną, a po wydaniu książki, jak została wydrukowana, dołożyłem jeszcze jeden element. Bo uświadomiłem sobie, że jest bardzo ważny. Przewidywalność i rzetelność. Czyli do kamery, będzie tak wyjaśniać. Przewidywalność i rzetelność. Jeden z atrybutów zaufania. Poleganie na uczciwości i kompetencjach. Czyli poleganie, czyli pewnego rodzaju wiara na uczciwości i kompetencjach. Pewność co do intencji i efektów spodziewanych po drugiej stronie. Integralność, szczerość i otwartość między ludźmi. Integralność, czyli spójność, szczerość i otwartość. Reputacja i wiarygodność. To jest ta moja definicja zaufania. Takie plus checkboxy, które musisz odhaczyć, tak? Tak, tak, tak. Zresztą o tym będzie druga książka, ale o tym nie dzisiaj. O checkboxach. O checkboxach. Teraz plus jeszcze jedna rzecz. Akceptacja ryzyka. Mhm. Zaufanie idzie ręka w rękę z ryzykiem. Ja nawet stworzyłem sobie taką swoją definicję. Mądre zaufanie, inteligentne zaufanie, zaufanie w tym moim rozumieniu to się równa wiara minus ryzyko. To jest metafora, ale jeżeli mówimy o zaufaniu, to zawsze wchodzi w grę ryzyko. Mądre zaufanie, świadome zaufanie, to o czym ja piszę tutaj, daje ci wybory, żebyś wiedział, kiedy ufać, a kiedy nie. Jedna historia, która to zobrazuje. Mój student Executive MBA na uczelni, w której uczę Akademii Jana Koźmińskiego, napisał mi po jednym z moich pierwszych wykładów, zresztą wiceprezes dużego banku. Po pana zajęciach, panie doktorze, przestałem ufać ludziom. I ja się przeraziłem, bo pomyślałem sobie, Boże, co to jest to? Ja tu mam misję tego, żeby uczyć ludzi, jak obdarzać zaufanie w mądry sposób, a on mi przestałem ufać ludziom. A potem w treści tego maila było napisane, bo zrozumiałem, że w wielu przypadkach moje zaufanie było łatwowiernością. Nie powinienem ufać tym ludziom. To było ryzyko i nastawianie firmy na ryzyko. Dlaczego? Dlatego, że komponenty, na których zaufanie się opiera, nie były w praktyce realizowane. Więc trzeba wiedzieć, kiedy ufać, a kiedy nie ufać. Co odpowiada? Jak ktoś jest rzetelny i uczciwy, to być może jest warty zaufania, żeby mu powierzyć klucze do domu. Ale czy pytałbym go, tak jak z tobą dzisiaj rozmawiałem o tym, jak się dowiedzieć? Jeszcze jedna historia. Prawdziwa dzisiaj. Siedzimy z Marcinem tu kilka godzin, rozmawiamy o tym, co zrobić, żeby ta książka dotarła do największej ilości osób. Dlaczego ja rozmawiam z tobą, a nie z Jankiem muzykantem? Dlaczego rozmawiam z tobą, a nie z prezesem banku? Dlaczego rozmawiam z tobą, a nie z blogerką? I pokaż właśnie te checkboxy, które w twojej głowie się odhaczyły, że powierzyłeś mi swoje pieniądze i swój czas, mm-hmm. i pół dnia gadamy o bestsellerach. Mm-hmm. Checkboxy. No to ja ci powiem, one są bardzo proste. Jeden, który jest ważny dla mnie, nie musi być ważny dla wszystkich, ja lubię Marcina, tak? Ale to jest ważny element, jak kogoś nie lubię, to trudniej mi z nim pracować. Oczywiście. Lubienie się jest bardzo ważnym elementem sprzedażowym. To nie jest wymysł dodatek, to jest integralna część ludzi. Absolutnie, tak? Czyli, ale teraz jakbyśmy lubienie przedstawili na taki wątek relacji, chemii i oksytocyny, ja wiecie, jak Marcin mi napisałem do niego, jeszcze był w Tajlandii, pomóż mi z tym zrobić. Marcin powiedział, to mogę, a ja mu napisałem od razu, słuchaj, ale ja chcę płatną taką sesję. I on mi napisał, i ja tam zapłaciłem to i miałem z tego taką radość, większą niż ty, które pewnie z otrzymanych pieniędzy. Miałem ogromną radość, dlatego że uważam, że wartością i tym, na czym mi się buduje zaufanie, jest między innymi wynagradzanie się za to, co sobie dajemy. Mhm. Mój przyjaciel Piotr Mildner, z którym zacząłem współpracę niedawno, powiedział,
ja już nie pracuję dla pieniędzy, ale nie pracuję bez pieniędzy. Bardzo mądre słowa. Nie pracuję dla, ale nie pracuję bez pieniędzy. I to jest, ja uważam to za wartość. Czyli nasza relacja, Marcin, nie wiem, ty nie zainwestowałeś w naszą relację, a ty mi pomogłeś w wielu rzeczach. Lata temu gadaliśmy, od uczenia mnie jak Get Response działa, poprzez różne rzeczy, kawki, gadanie i tak dalej. Ja sobie to bardzo cenię, bo Marcin dał mi dużo wartości. Daje dużo wartości, nagrywając różne rzeczy, które robi, więc jest zaufanie oparte o relacje, lubienie, sympatię, czas, ilość ekspozycji, prywatny czas, zabawy nasze wspólne, imprezy nasze po weselu, pamiętasz imprezę, wernisaże, premiery moich książek i tak dalej. Więc to jest ten element, jest wiarygodność, ja jestem gotowy zapłacić cenę, którą Marcin potrzebuje za jego konsultacje. Jest też dostępność i konkretność, ale są też wyniki. Teraz ja nie wiem, ile ty książek sprzedajesz i nie muszę wiedzieć, ale ja bardzo doceniam to, że ty bardzo ciężko pracujesz od dłuższego czasu, robiąc to, co robisz. Ale też wiesz, że bez tych wyników nie byłoby możliwe wydawanie kolejnych turbotytułów. Absolutnie. Właśnie biorąc z powietrza i tak samo ja nie miałbym zaufania agentów literackich i autorów, żeby powierzyli mi książkę Robinsa na przykład. Czemu ja wziąłem książkę Robinsa, a nie dotychczasowy wydawca, który ma historię 15-letnią na rynku? Bo wzbudziłem zaufanie wynikami, hustlingiem, czyli cisnąłem to, chciałem, nie odpuszczałem, nie zniechęcałem się, więc to zaufanie wybudowałem tymi rzeczami. I to jest bardzo ważny komponent. Są dwa wymiary, komponent emocjonalny i komponent ekonomiczny. Miękki. Ten miękki nie jest taki miękki, wbrew pozorom. Ale tak to ekonomia postrzega, bo z ekonomicznego punktu widzenia ja mu płacę, on przychodzi i nic nie ma, nic więcej nie ma, ale żeby zapłacić, to musi być komponent emocjonalny. Zaufanie ma wymiar emocjonalny, coś co my czujemy i to jest bardzo często wymiar wartości, jak ja cię postrzegam, twoją życzliwość albo jej brak, twoje intencje albo ich brak i to jest ten wymiar emocjonalny, tak? Coś czy człowiek na poziomie emocji nam gra czy nie gra. Ale on nie wystarczy. Jest jeszcze wymiar ekonomiczny, jest wymiar wiarygodności osobistej. Twoja wiarygodność jest oparta na twoich kompetencjach i na twoich wynikach. I ty te wyniki masz i one nie są... Ja nie patrzę do twojego magazynu, ale dla mnie wiarygodnością dużą jest to, że Gary Vaynerchuk jest postacią, która jest blisko przy tobie i to, że ja dostałem kiedyś książkę, ten wymiar emocjonalny z autografem, który nie miałem pojęcia, kto to jest. Lata tak? Inwestycji tak naprawdę, Sebastian, tak, przecież. Tak, tak. A nie przynosiłeś mi książki, myślałeś, o jak mu dam z tym, to może kiedyś tam kupi moją konsultację za dwa lata. Absurd by to był zupełnie. Giving without expectations. Tak, więc to jest, ale znowu... Z świadomością, że robię dobrą rzecz. Absolutnie, ale... Nie masz problemu, żeby prosić, żeby wynagradzać twoje usługi i mówisz, kupcie moją książkę, tak? Ja to też robię dzisiaj z dwóch powodów, bardzo prostych. Pierwszy ma wymiar emocjonalny, a drugi ma wymiar ekonomiczny. Pierwszy emocjonalny i misyjny. Polacy sobie nie ufają, bo nie wiedzą, dlaczego warto i nie wiedzą, jakie korzyści zaufanie niesie. Zaraz wam dwa słowa powiem, a resztę znajdziecie w książce. A drugie, żeby mogła powstać druga część i żeby miał sens to robić, to jest wymiar ekonomiczny. To kosztowało w cholerę pieniędzy, żeby to wydać. Ale to zaufanie jest z mojej strony, bo ja Sebastiana znam od lat, ale tej książki nie czytałem. Ja jestem w 100% pewien, że jest pełną wartościową książką, którą każdy z nas ma kupić dzisiaj w linku poniżej, bo się znamy. I tą radzę ci przeczytać. Bardzo proszę. Komu nie ufać? Bo ona, i to mi rekomenduje ci, żebyś przeczytał. Oczywiście. Bo są takie książki, które... Albo pisaliśmy, albo mamy gdzieś tam i wiemy, że tam będzie o tym, jak być silnym. Tu radzę ci przeczytać. I wiecie dlaczego? Wam też ją rekomenduję. Nie tylko dlatego, że to są moje refleksje i myśli. To są bardzo twarde dane na temat tego, kiedy zaufanie działa, a kiedy nie działa. Takie twarde dane, które potrzebuje dyrektor finansowy w dużej korporacji i być może wy albo wasza księgowa, która potrzebuje rady i powiedzieć, pani Basiu, niech pani wysyła tym ludziom, albo niech pani zaufa, albo załóżmy ten sklep internetowy i tak dalej. To teraz zróbmy tak, że u nas zawsze jest opis produktu, który odpowiada na trzy pytania. Dla kogo jest ta książka? Jaką obietnicę spełnia? I czego się z niej nauczysz? Czyli daj mi trzy odpowiedzi na te pytania. Dla kogo jest ta książka? Dla kogo jest ta książka? Myślę, że ta książka jest dla ludzi związanych z biznesem. Dobra. Tak? Musisz mieć jakiś punkt odniesienia w biznesie. Co obiecujesz? Kupię twoją książkę i co mi obiecujesz po jej lekturze? Obiecuję ci, że będziesz miał dużo większą świadomość w podejmowaniu decyzji w relacjach biznesowych, z kim decyzji, czy współpracować, czy nie współpracować. I kluczowe, zaufanie nie jest niczym nowym. Ono cały czas jest między mną, tobą i między innymi ludźmi i w momentach, w których je tracimy albo ktoś traci do nas, zauważamy, że istnieje. Tu są te momenty, które pokazują, jak do tego nie doprowadzić, jak dbać o relacje, jakich błędów nie popełniać. To jest cały rozdział o błędach, których niestety nie jesteśmy świadomi i je popełniamy wy i ja
mniej, bo jestem świadomy, Marcin, nasi koledzy, banalnych, które kosztują organizację, wasz biznes mnóstwo pieniędzy, dam wam jeden, tylko tip, znowu trywialny i banalny. Dotrzymywanie zobowiązań, dotrzymywanie obietnic. Wobec siebie, to jest bardzo ważny wymiar, jak nie dotrzymujecie słowa, którego sobie stawiacie, to przestajecie sobie ufać. Jak przestajecie sobie ufać, to nie możecie na sobie polegać, nie jesteście wiarygodni dla siebie i nie jesteście wiarygodni dla innych ludzi. Ale też często dotrzymywanie słowa samemu sobie to nie jest wypełnianie celu, które się określiło, tylko świadomość, dobra, nie chcę tego celu już realizować, nie oszukuję się, że go będę robił, tylko mówię, dobra, nie robię tego, kierujemy ten pomysł. Ja sobie myślałem, że chcę wziąć udział w biegu rzeźnika. Czytałem, analizowałem, patrzyłem, robiłem research, uznałem, nie chcę, to jest ryzyko dla mojego zdrowia życia, nie chcę. Ani że się napalam, że tam one day to się wydarzy, nie. I to jest bardzo ważne, o czym mówisz, bo żeby dotrzymywać zobowiązania wobec siebie i obietnice, które sobie składacie, moi drodzy, to czasami trzeba włączyć tak zwany realizm i zastanowić się, czy to jest potrzebne, bo cena, którą płacimy na poziomie emocjonalnym za niespełnienie obietnicy wobec siebie jest czasami dużo wyższa niż wartość celu, który osiągniemy. Jak nie dotrzymasz zobowiązań, to nie możesz polegać na sobie, a jak nie dotrzymasz, krótki test. Zastanówcie się w ciągu ostatnich 6 miesięcy, ile zobowiązań, które podjęliście w stosunku do siebie, zrealizowaliście, a ile nie. Jak to są 2-3, margines błędu. Jak więcej niż 5, to możecie tracić wiarę w siebie i w swoje umiejętności. I zastanówcie się to samo w środowisku, z którym pracujecie, w biznesie, z ludźmi, ile do ilu rzeczy się zobowiązaliście, ilu nie zrealizowaliście. Im więcej, tym bardziej ludzie traktują was jako osobę niewiarygodną. I jeszcze jedna rzecz tylko. To jesteśmy my. Dotrzymywanie i spełnianie obietnic wobec innych ludzi w biznesie, do czego się zobowiązujecie. Kluczowe, najbardziej krytyczne zachowanie, które niszczy zaufanie w relacjach i w biznesie i je buduje jednocześnie. Chcesz odbudować zaufanie albo budować zaufanie? Bierz na siebie zobowiązania, mów, że coś zrobisz i to realizuj. Chcesz zniszczyć? Nie dotrzymuj obietnic. Takich nie prostych, przyjdź na czas. Nie przyjdź na czas. Nie co obiecałeś. Kawę z człowiekiem, umówisz się z człowiekiem, który zaczyna swój biznes. Dla Marcina czy dla mnie, my mnóstwo mamy takich doświadczeń, osób, które zaczynają w biznesie, jesteśmy autorytetami jakimiś. I dla nas to nie jest nic, my się znamy, w ogóle to jest jakaś abstrakcja czasami, ale dla człowieka z miasta X, który gdzieś zobaczył nas na wideo, możliwość spotkania się z tobą i porozmawiania, która jest wymierną wartością biznesową, jest czasami bardzo ważną sprawą. Jak to przesuniesz 10 razy, albo nie dotrzymasz, albo kogoś spławisz, to jest coś, gdzie się traci wiarygodność i zaufanie. Mi się nigdy żaden prezes, menadżer nie spóźnił na spotkanie, nigdy. Czasami przyjął ludzi wcześniej, ale nigdy się nie spóźnił, a ludzie, którzy są znacznie niżej tej hierarchii biznesowej, nie mogę, nie potrafię. Musimy się spotkać. Jutro o 16. Nie, jutro nie mogę, bo coś tam. A pojutrze też nie mogę, więc to jest kwestia... Ale dotknąłeś bardzo ważnej rzeczy. To te drobne rzeczy mają znaczenie w kontekście zaufania. To te drobne rzeczy, bo zburzymy małą, drobną rzecz w kontekście zaufania i na poziomie naszych przekonań tworzy się wyobrażenie, że my... Trudno komuś, ktoś się spóźni. Bardzo prosty przykład kolegi Roberta, którego poznałeś, który ostatnio się umówił z młodym chłopakiem, który miał rozmawiać z nim na temat biznesplanu. I miał być o 15. Robert jest bardzo punktualny. I o 15.10 go jeszcze nie było, 15.20 go jeszcze nie było i potem przyjechałem. Ja powiedziałem pół żartem, pół serio, to niedobrze rokuje na współpracę i na biznes. Bo w tym coś jest. To nie ma znaczenia, co tam była za historia. Nie zadzwonił, nic nie powiedział, nie przyjechał na czas. To niedobrze rokuje. To są drobne rzeczy, które mają wielkie znaczenie i w biznesie, i w stratach to są drobne rzeczy. Menadżer, prezes, dyrektor obieca młodemu pracownikowi kawę i nie przyjdzie. Ta zawiedziona obietnica wpływa na to, jak ktoś się angażuje, czy daje pełnię swoich umiejętności intelektualnych i emocjonalnych. Jakie są umiejętności emocjonalne? Determinacja, upór, odwaga, kreatywność. Zabijesz to na poziomie emocji, nie dostaje. On może umieć liczyć w Excelu, ale nie podejdzie do tego z determinacją. To są koszty, które płacimy, jak nie rozumiemy zaufania i o tym, jak nich unikać i na co stawiać, jest ta książka. Sebastian Kotow, Matematyka Zaufania, link poniżej. My możemy gadać nieskończoność, tak nawzajem nakręcamy, kolejny temat, kolejna dygresja, już wszyscy tutaj zbiera, poszli, a my dalej jeszcze jakieś wideo dla was nagrywamy. Polecam wam bardzo serdecznie pokopanie wideo również YouTube'owym Sebastiana, który ma teraz pamiętać, żeby zachęcać na swój YouTube, żeby go odwiedzić. Zachęcam was na mój YouTube, żeby go odwiedzić. Ma tam kilkadziesiąt filmów i w stroju biznesowym, i w spoconym, jak ćwiczy tam jakieś boksowania tajskie. 30 filmów o samodyscyplinie, 10 filmów o odwadze, 20 filmów o zaufaniu. Zaufajcie mojej rekomendacji, zobaczcie, co u niego słychać. Może wam to przypasuje, może nie. Wasza decyzja. Matematyka zaufania. Sebastian Kotow, Marcin Osman. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Dzięki. Jak to bywa? Dobra, lecimy. Marcin mówi, żeby zawsze sprzedał. Dobra. Zawsze, ta książka. OSM Power. Bo zaraz sobie sam wiatr z tej książki.